Witam Cię w kolejnym materiale wideo. Tym razem chciałbym poruszyć temat związany z tradycyjnym modelem żywności, jakim jest piramida żywności-żywienia. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że badania naukowe, które zostały przeprowadzone, które stoją u podstaw piramidy żywności-żywienia, zostały w pewien sposób sfałszowane i być może nie do końca znasz prawdę na temat tego, jakie wnioski wówczas wyciągnięto? Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do rzeczowego omawiania tejże sprawy, piramidy żywności, żywienia i badań na temat tego, w jaki sposób węglowodany i tłuszcze nasycone wpływają na zdrowie Twojego układu krążenia, chciałbym Cię prosić o subskrybowanie naszego kanału, o dawanie łapki w górę, o komentowanie i oczywiście zadawanie pytań. Pamiętaj o tym, że wszystko co przygotowujemy, przygotowujemy specjalnie dla Ciebie, częstokroć na Twoje zamówienie, w związku z czym, jeżeli masz jakieś Pytania, śmiało pytaj, a będą zrealizowane materiały pod Twoje dyktando. Jest rok 1953. Władze Stanów Zjednoczonych zastanawiają się, co leży u podstaw plagi, jaką wówczas już były choroby układu krążenia, na które to zachorowania były coraz bardziej liczne. Teraz uwaga, wówczas do głosu dopuszczono fizjologa. O nazwisku Kiss, imię Ansel. Osoba, która była już w zasadzie od samego początku przekonana, że u podnóża problemów wszystkich ludzi, którzy chorują na choroby układu krążenia, wliczając to wówczas ówczesnego prezydenta Eisenhowera, jest coś takiego jak tłuszcze nasycone. Ansel Kiss dostał całą masę środków, która pozwoliła mu przebadać uwaga, 22 kraje co do nawyków żywieniowych, co do dominujących makroskładników. Niestety, ku szkodzie wielu osób i ku szkodzie tłuszczów nasyconych, badania zostały opublikowane parę lat później pod tytułem Badania siedmiu krajów. Teraz uwaga, dlaczego Ansel Keys ujawnił swoje badanie w odniesieniu tylko i wyłącznie siedmiu krajów. Na wstępie, zanim do tego dojdziemy, chciałbym Ci powiedzieć, kto sponsorował te badania. W zasadzie powiedzmy sobie, jedno, że Piramida Żywności i Żywienia sformułowała wówczas instytucja o nazwie której skrót to USDA, czyli Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, który z czego słynie przede wszystkim z produkcji zbóż i kukurydzy. Ale abstrahując od tego, załóżmy, że finansowanie nie miało żadnego wpływu na to, jakie będą wyniki badań. Załóżmy. Teraz uwaga. Co się okazało w badaniu Ansela Kisa, co może zresztą zobaczyć za chwilę na wykresie. Ansel Kis pokazał 7 krajów i krzywą, gdzie w zależności od procentowego spożycia tłuszczów Nasyconych i tłuszczów w ogóle spadało rzekomo ryzyko zachorowalności na chorobę układu krążenia. A teraz przyjrzyjmy się krzywej, która zawiera wszystkie 22 kraje. Uwaga! W tym zakreślonym obszarze znajdują się kraje, gdzie po pierwsze ryzyko zachorowalności na chorobę układu krążenia jest najniższe, a po drugie spożycie tłuszczów nasyconych jest najwyższe. Co to dowodzi? No gdybyśmy to samo badanie przedstawili, na przykładzie innych krajów, wniosek byłby zupełnie inny. Mało tego, gdybyśmy zamiast tłuszczów pokazali węglowodany, wówczas krzywa by wyglądała zupełnie tak samo, czyli wraz ze spadkiem spożycia węglowodanów spadałoby ryzyko zachorowalności na choroby układu krążenia. Niestety, większość ludzi nie zna prawdy, jak tak naprawdę badania, które pochłonęły tak wielkie środki, zostały w pewnym momencie spreparowane. Jeżeli, oczywiście, zajmujesz się badaniami naukowymi, to doskonale wiesz, że czasami dobór modelu stochastycznego do danych jest kwestią odpowiedniej manipulacji i potwierdzają się tutaj słowa. Winstona Churchilla, który powiedział, że są małe kłamstwa, duże kłamstwa, a później już tylko statystyka. Tak czy siak zwróć uwagę, że no cóż, te badania po pierwsze były pokazane w okrojonym składzie, po drugie, gdybyśmy zobrazowali je za pomocą przykładów innych krajów no niestety wyglądałyby zupełnie, zupełnie inaczej. Dla przykładu, biorąc pod uwagę życie codzienne takich krajów, no dla przykładu, weźmy Francję. Francja spożywa zdecydowanie więcej tłuszczów nasyconych, niż w Stanach Zjednoczonych. Zdecydowanie więcej serów, zdecydowanie więcej masła, a okazuje się, że zachorowalność na choroby układu krążenia jest znacznie, znacznie niższa. W Stanach Zjednoczonych spożycie kwasów tłuszczowych nasyconych spada od bardzo, bardzo wielu lat. Niestety, spokrywa się to ze wzrostem zachorowalności na choroby układu krążenia, gdzie ludzie odwracając się od białka zwierzęcego i tłuszczów nasyconych, niestety, zapadają coraz częściej na choroby układu krążenia. Tak jak zresztą miał z tym problem generał, a później prezydent Eisenhower, który zmarł w 1969 roku. Niestety. Wówczas już było za późno badania naukowe opublikowane przez Ansela Kisa zdobywały popularność, zdobyły popularność to jest z tytułu Komisji Z Ramienia Amerykańskiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego, które zawsze badało problem od strony skutków, czyli. Skoro cholesterol zalegający w naczyniach krwionośnych powoduje i może powodować śmierć, to cholesterol jest tutaj wrogiem. No i tak faktycznie się to utarło. W międzyczasie w 1967 roku opublikowano badanie w czasopiśmie New Journal of Medicine, gdzie Ujawniono badanie przeprowadzone przez trzech harwardzkich naukowców, którzy udowodnili, że rzekomo węglowodany nie mają żadnego wpływu na uwaga ryzyko zachorowalności Choru, na choroby serca. Niestety, później się okazało, że tych właśnie trzech naukowców, którym nie dane było dożyć e, sędziwego wieku, być może stosowali zły protokół, być może nie stosowali się do tego, co e, było w ich badaniach, było sponsorowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Cukrownicze, czyli przez osoby, które mogły w pewien sposób być może skorzystać na publikowanych badaniach. W 1967 roku również e, Wolfgang Klutz publikuje swoją pracę, pierwsze wydanie, Życie bezpieczywa, gdzie postuluje spożywanie 72 gramów maksymalnie węglowodanów. Ten człowiek, na tle tych naukowców harbarskich, dożył 98 roku życia, będąc wiernym poplecznikiem i wyznawcą ideologii, którą opisał w swojej książce. Widzisz, później, było bardzo, bardzo wiele badań naukowych, które miały potwierdzić hipotezę Ansela Kisa i im bardziej były to obiektywne badania, tym tej hipotezy nie były w stanie potwierdzić. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, tak dla przykładu, przeprowadziła badanie na osobach, które były już po zawale. I okazało się, że im niższy był poziom cholesterolu, tym większe ryzyko śmierci, bo osoby, które miały najniższy poziom cholesterolu, poniżej 130%, Umarło po, w trakcie badania, i była to grupa 72% osób. Jaki został wysnuty na tej podstawie wniosek? Weź pod uwagę fakt, że tutaj były zaangażowane już koncerny farmaceutyczne, które coraz mocniej dochodziły do głosu. Wniosek, jaki został wysnuty, to należy obniżyć normy cholesterolu we krwi poniżej 130, a tym samym zwiększyć sprzedaż statyn, które przecież tak dobrze mogą człowiekowi zrobić, że zbić cholesterol mogą niemalże do gleby, do której niestety w konsekwencji człowiek szybciej trafia. Oczywiście, tutaj z moich ust padły może trochę śmiałe stwierdzenia, natomiast tak czy siak, chciałbym ci zwrócić uwagę na to, aby badanie siedmiu krajów, które de facto nie było badaniem siedmiu krajów, przestudiować bardziej dogłębnie i zastanowić się, co leży u podstaw modelu żywienia, który stosujesz w swoim życiu. Szczególnie jeżeli uwaga, ten model żywienia nie przyczynia się do twojego zdrowia. Dokładnie będąc dwudziestolatkiem kiedy to uprawiałem sport niemalże zawodowo zastanawiając się nad zawodową karierą miałem bardzo potężny problem ze zdrowiem w odniesieniu w obliczu którego większość pracowników służby zdrowia wliczając to utytułowanych profesorów rozkładała bezradnie ręce mówiąc że muszę się z wieloma chorobami już pogodzić. Ja niestety nie wiem, być może dlatego, że zajmowałem się sportami walki, nie chciałem poddać się bez walki, no i faktycznie udało mi się mój stan zdrowia znacznie poprawić, ale również zmienić sposób myślenia na temat żywności i żywienia na bardziej trzeźwy sposób, czego tobie z całego serca życzę, aby analizować każdy model żywienia w odniesieniu do swojego organizmu. Czy to, co jesz, przysparza ci zdrowia, czy czujesz się lepiej, czy to to pozwala Ci uprawiać sport, czy czujesz się wydajny psychofizycznie, czy Twój poziom libido jest na odpowiednio zadowalającym siebie, Ciebie poziomie. No i najważniejsze, proszę Cię, nie daj nigdy sobie wmówić. Że jesteś już w takim wieku, że to normalne, że bolą cię stawy, że to normalne, że strzyka cię w krzyżu, że to normalne, że nie możesz uprawiać sportu. Proszę cię, nigdy nie daj sobie wmówić, choćby nie wiadomo kto ci to wmawiał, że to jest normalne, że z wiekiem człowiek dziadzieje i powinien raczej zastanawiać się nad wyborem swojego chodzika czy też Laski w postaci drewnianego drąga, który będzie ułatwiał ci chodzenie, aniżeli zabierać się za sport. Jestem głęboko przekonany i mam tutaj bardzo pozytywny tok myślenia, oparty przede wszystkim. Na doskonałych zdolnościach adaptacyjnych, uwaga zdrowego, odpowiednio zasilanego, zdrowym, fizjologicznie pożywieniem organizmu człowieka, w który bardzo mocno wierzę, tak jak i wierzę w Ciebie i Twoją wewnętrzną mądrość. Serdecznie Cię pozdrawiam, wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć.